Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku 7 Days to Die. Oczywiście Afterlife, jak najbardziej. No i dziękuję bardzo za komentarze oraz łapeczki pod ostatnim odcinkiem. I tak, z ważnych spraw, ja mam celownik, tak, to co mówiłem w poprzednim odcinku, ja tutaj widzę, musicie mi uwierzyć w ogóle na słowo, ja mam celownik. Ja mam kropeczkę czerwoną przy użyciu właśnie tej aplikacji, o której wspominałem, Crosshair V2. Tak jest, która jest do pobrania ze sklepu Microsoft, normalnego Windowsowskiego i tak dalej, nie? Dlaczego wy jej nie widzicie? No z tego względu, że ja nagrywam grę jako aplikację, a ten celownik jest drugą aplikacją właśnie robiącą tą kropeczkę, dlatego jej nie widzicie. Więc jak ktoś fajnie napisał w komentarzach, no będą cię uważali, że jesteś pro, bo tak świetnie celujesz bez kropeczki. Nie, ta kropeczka tu jest, a ja nie jestem pro w celowaniu i wy dobrze o tym wiecie. Jak wygląda u mnie celowanie, ale z ważnych rzeczy, gdzie ja jestem, no wszyscy widzą, gdzie jestem, no oczywiście na biomie zimowym, tak jest. Dlaczego? Bo tu jest fajnie, bo skusiło mnie po prostu, zresztą widzicie, jaką pałkę już dzierżę, stalowa pałka jest po prostu prześwietna. Dodatkowo ma miejsca na dwie modyfikacje, tak jest, ja tam wrzuciłem, o ty Franco, ja tam wrzuciłem dwie modyfikacje. Patrzyłem, czy mogę robić wytrychy, ale nie mogę. Cyk. Proszę bardzo, łańcuch i to obciążenie. Czekaj, coś na mnie warczy, tylko nie wiem gdzie. O, tu jest kolega. Tak jest, więc stwierdziłem, jest piękny poranek dnia 14. Tak jest, wieczorem oczywiście będzie zadyma, moi drodzy, którą zapewne zobaczycie już w następnym odcinku. Dlaczego tu jeszcze stwierdziłem, że jeszcze się tutaj przejdę? Bo tak, o, właśnie choćby dlatego. Z tego względu, ze względu na ten sklep, plus tam jest namiot wojskowy, który zauważyłem. No i jeszcze dobrze byłoby się poszlajeć w ogóle po mieście, bo ja tak wtedy przejeżdżałem tutaj za pierwszym razem, po prostu przejechałem sobie rowerem i tyle, nie? A tu przecież, o, proszę bardzo, no te skrzynki na tam, kurczę, gazety, czy jak to się tam nazywa, nie? No to przecież tam książki będą, bo, aha, właśnie, jeszcze jedna. Moi drodzy, bo się przecież Jaworski się chwalił, nie, że robiłem sobie, kurczę, książki z motoryzacji, prawda, że jak to będzie przefantastycznie, jak ja sobie tą motorynkę zrobię i w ogóle, jak będzie cudownie. Tak, super, będzie fantastycznie, tylko że ja sobie tej motorynki za... O, ty chamie, jeden dziczy. Okej. No dobra, dzik zdziczał, widzę, i to bardzo. No dobra, i wracając, jak to nie miało być wspaniale i cudownie, prawdaż, kiedy ja sobie tą motorynkę zrobię, ale ja sobie tej motorynki nie zrobię, bo nie mam warsztatu, po prostu jako workstation, nie mam warsztatu jeszcze i daleka w ogóle, no może nie aż tak daleka, ale trochę jeszcze mnie czeka przeczytanych książek, żeby i rozebranych warsztatów, żeby do tego momentu dotrzeć, tak, to jest workstation, ja mam 17 w połowie, a potrzebuję 30, no czyli połowa drogi jeszcze trochę mniej przede mną. No po drodze jeszcze jest kowadło i nie wiem do czego to jest. Ta wanienka, nie mam pojęcia do czego to jest. Więc no tyle w kwestii motorynki, bo ja się cieszyłem, wiecie, wróciłem po tej wyprawie do bazy, kurde, te książki biorę, czytam, patrzę, odblokuję kierownicę motorynki, motorynka zrobię, będę jeździł, będę zbierał i w ogóle będzie grube szaleństwo. No, no i zobaczyłem, tak, you need warsztat. No i dziękuję bardzo. No to se pomotorynkowałem, dlatego cóż, no na pewno się tutaj przejdziemy, czekaj, bo ja znalazłem książki. Snajper znam, dziękuję, ale tego nie znam. Tom czwarty. Co daje? Naucz się zaawansowanej techniki przeładowania i skróć czas ładowania nowych nabojów do karabinu o 10%. Oczywiście poproszę. Skarby pustkowi znamy, zezłomuj, tak jest, te fragmenty są bardzo potrzebne. O dziwo niesamowicie wytrzymała jest ta pałka. Bo ona, jak ja ją znalazłem, to ona jeszcze miała tak tyci tam żółtego koloru na tarczy. Ja myślałem, że ona się zaraz zepsuje, ale powiem, kurde, no nieźle faktycznie wymiata. No obrażenia są niesamowite, plus jeszcze te dwie modyfikacje, które mogę do tego wrzucić, więc jest, no jest genialnym towarzyszem, muszę powiedzieć, podróży. Czekaj, tu mamy gryliki. Ja muszę nazbierać właśnie, bo ja jeszcze stwierdziłem sobie jedną ważną rzecz. Ja trochę w tym mieście zabawię dłużej i stwierdziłem, że sobie ogarnę coś takiego. A tu będzie chyba dużo zombiów.
Ja ogarnę sobie tu skrzyneczki po prostu. Choćby nawet w tym sklepie sobie tutaj na przykład postawię skrzyneczki i będę sobie tutaj po prostu krapy sobie zrzucę, a co ciekawsze rzeczy zabiorę ze sobą. No i myślę, że to ma po prostu sens. Co my znajdziemy w tym sklepie? O, klucz francuski znalazłem. No, kto by kurde wafel pomyślał, nie? Jeszcze zestaw naprawczy do tego. Mój klucz ma... Ile ma mój klucz w ogóle? Nie, on nie ma quality. Mój klucz nie ma w ogóle quality. Ten ma 5000, ten ma 220. No więc nawet spoko. To fajny klucz mi się dostał w łapy. Czekaj, dobra, ja się muszę tutaj... Coś strasznie napiżdża. I tam jeszcze świeci na zielono, co bardzo mi się nie podoba. Tu jest za... Coś o coś uderza, tylko ja nie wiem co... Aha. To już wiem co i o co. Aha, no i oczywiście tak, strasznie się zarzekałem, że nie będę tworzył, proszę ja was, tych strzał z brązu, ale kurczę, one są tak wybitnie tanie, te strzały w produkcji, że myślę, no kurde, kierowniku biorę. No tym bardziej mają większą prędkość lotu, większe obrażenia, tam niewiele, bo chyba tylko o 3 punkty w stosunku do kamiennych, ale się, kurde, panie, no biorę coś takiego, nie? Pewnie, że tak. Wstajesz czy nie? Nie wstajesz. Okej. I teraz się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą. O, proszę bardzo, dwie książki motoryzacyjne. Wspaniale po prostu. Dawaj, ołowiany akumulator samochodowy sobie już mogę nawet wytworzyć. Super. Części narzędzia mechanicznego, no świetnie. Co tu mamy? Kolejną strzałę, dawaj. Czy was... Nie, tu jest koleżanka. Ale chodź, koleżanko, ja muszę tutaj... Ta pałka jest świetna. Młot, właśnie, młot wyburzeniowy, z którym ja zacząłem się tam się bujać, nie? Bo mówiłem, że trzeba tam podbić nieco skilla. Czy mi wpadł perk jakiś po drodze? Nie, ja mam nadal jednego, ale nieco tutaj uszarpnąłem właśnie w kwestii dobicia do kolejnego perka, tak żeby mieć jeszcze większy poziom. Też zablokowany. O kurde. Żeby mieć jeszcze większy poziom, najwyższy poziom właśnie lutowania, nie? Żeby mieć jak najlepszej jakości, no i ilość też, no. Umówmy się, tak? Tym bardziej, no, jakżeście mnie jeszcze podkusiliście mnie, tak? Podkusiliście mnie jeszcze w komentarzach wszyscy. No, że przecież ten biom jest w ogóle super i w ogóle jest genialny. Dziki zombie. Chodź, mój drogi. Wow, stary one shot dzikiego zombia. O kurde. No to, żem przyfarcił, nie? No i żeście mnie tak podkusili, podjudzili jak tego pitbulla kijem normalnie, nie? Kurczę, że tu fajne, panie, łuki bloczkowe, kusze można znaleźć, panie, wszystko, nie? A dodatkowo, że ja już mam tego właśnie podbitego do czwartego poziomu, tego, ten profit właśnie związany, czy wytrychy, związany z lootem, tak? Z nightkami, no to, no cóż ja wam tu powiem, nie? Cóż ja wam powiem, no widzę, że znajduję jakieś fajne rzeczy, rurki może do tego akurat nie należą, do jak najwyższej jakości, ale mimo wszystko, zablokowane, odblokowane, odblokowane, tam mam jakiś magazyn, tam będzie na pewno ciekawie, dzień dobry, czy w kuchni ktoś jest? Nie ma, ja mam taką cichą nadzieję, że znajdę jeszcze dodatkowo, książki, książki, tak, kulinarne, bardzo, bardzo bym chciał, bo ja bym się chciał nauczyć, o, proszę bardzo, sernik dyniowy, świetnie, bardziej interesowałoby mnie ciasto jagodowe. Gdzieś tu się coś świeci na zielono i zastanawiam się, czy to jest radioaktywny zombiak tutaj gdzieś, czy może jest to pan bomber. Tak jest, bo ja bym nie chciał raczej umrzeć, bo tu jednak trochę jest dreptania. Więc wolałbym tu nie umierać, więc tego chłopa będę musiał trzymać na dystans totalnie, jeśli faktycznie on tutaj jest. Bo to jest jeszcze, wiecie, to jest jeszcze kwestia tego, nie wiem, no coś się tam na zielono świeci zdecydowanie, żeby się nie skończyło po prostu jak ostatnim razem, tak? Dobra, na magazyn na razie nie wchodzimy, sprawdzimy sobie tutaj wszystko. To są kibelki, dużo kibelków. No dobra, to mogę przedeptać wszystkie te drewnie. O, kolejne wytrychy! No proszę bardzo, to bym się nie spodziewał, że tutaj tyle takich fajnych rzeczy znajdę. Tak, dziękuję bardzo w ogóle za informację, jak zablokować te sloty, tak? Zablokowałem sobie te trzy tutaj. Właściwie to bym mógł jeszcze zrobić, o tak, nawet czwarty, chociaż zrobimy tak i tak. O, dziękuję bardzo. Na razie mi to wystarczy. Czekaj, te półki mamy ogarnięte. Co tu znajdziemy jeszcze fajnego? No polimery, super. Wytrychy, jeszcze lepiej. Fajnie byłoby odzyskać przynajmniej część tych. Widzicie? Zielono i to fest.
miło byłoby odzyskać trochę wytrychów, no przydałyby się, no bo jednak te sejfy mnie niesamowicie mnie przeorały. I faktycznie też dobrzeście pisali, że ja prawdopodobnie zapomniałem rozkręcić jednego z tych sejfów. No. Tak bym powiedział, że jest to bardzo duże prawdopodobieństwo. Ja nie sprawdziłem tego jeszcze raz na odcinku, na nagraniu, czy rozkręciłem ten ostatni save, czy też nie. Ale oczywiście ja wam jak najbardziej, moi drodzy, wierzę na słowo, nie? Buchniemy sobie jeszcze tak. To sobie buchniemy i czekaj. Tu już chyba wszystko obszukałem na tej sali. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlaczego? Jak tutaj się wchodzi, przepraszam. Chyba z dachu. Dobra, no to pójdziemy taką drogą, jak trzeba. Tam jest pan zając. Ja bym chciał na przykład tak. Ja powinienem się wziąć jeszcze za jedną rzecz, czyli skrzyneczka. Nie mam drewna, znaczy desek właściwie to nie mam, ale ja widzę, że tutaj stoi sobie, proszę bardzo, czeka na mnie. Wręcz błaga o to, żeby to zebrać. Uciekaj, panie zającu, bo zaraz z pana zrobią coś niedobrego. Wytwórz mi tutaj, proszę bardzo, wszystkie te deski. 50 desek potrzebuję na skrzynkę. No i wspaniale, niech to się wytwarza, a my się tutaj będziemy jeszcze trochę szlajali. Rower niech tam zostanie. Czekaj, tu mam, co tutaj są? To są nawozy? Tak, to są nawozy. Co mogę tu tak? Piasek, grill, no ale tu znajdę. Można się było spodziewać, że tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego szaleństwa. Czekaj, no słyszę, że syczycie, ale wy pewnie ganiacie tego biednego zająca, co? Albo nie? Albo cholera wie? Tu jest jeden przygłup. Chłopie, uspokój się, ja cię proszę, nie? Naprawdę. Dobra, mamy te. Nie mamy jeszcze tych desek. No to za moment. Wchodzimy tam do środka. Jestem ciekawy właśnie tego. O, tej zielonej poświaty. Nie, kurde, chwila, moment. Przecież tam jest generator. No właśnie, przecież generator świeci na zielono. Jaworski, opia, ty już najgorsze tam jest, na pewno tam siedzą wszystkie zombie tego świata, czekają, opie, na ciebie, nie? Daj mi skrzyneczkę, wytwórz, poproszę. Czy tutaj coś ukrytego? Nie bardzo. Mogłem wejść tam, tutaj też mamy odblokowane, to jest zablokowane. Dzień dobry. Tu mamy kibelki. A może to nie był generator? Kurde, ja nie wiem, gdzie ten generator. Aha, on jest gdzieś za ścianą. O! Aś mnie dziadu jeden wystraszył, cholero pieroisko. Francowato, uspokój się. Przedtem twojego kolegę zone-shotowałem. Ty się ciesz, byś dostał więcej bęcków, cwaniaku. Dobra, dawaj śmieci. Co tu mamy? Percepcja mi wzrasta, świetnie. Nic nie rozkręcamy. Póki co nic nie rozkręcam, nie biorę się za żadne rozkręcania. A tu coś? Nie, nic. Mamy skrzyneczkę, za chwilę będzie skrzyneczka. Nie biorę się za rozkręcanie, no bo tu po prostu jest mnóstwo tego. I bym sobie ekwipunek w bardzo szybkim tempie zawalił. A ja bym chciał tutaj. O, dobra, tu się zacznie. Czekaj, jedna pierdykła tam z nieba. Tu jest jeden spalony. O, dzień dobry. Wow, nieźle gruby. Znaczy nie gruby, chudy bardziej, stary. No, rozbij troszeczkę, bym ci chciał tak na przykład wypałować. Ty chyba nawet dziki zombiak jesteś. No, stary, ja to widzę, że ty dziki zombiak jesteś. No to bardzo dobrze, stary. Zrobimy tak. Jest skrzyneczka. Pewnie. A tu sobie postawimy skrzyneczkę. No, czy wy zrobicie dziurę w tych drzwiach, przepraszam bardzo? Czy chyba może jednak niekoniecznie? Jak to zrobimy, to tak. No to może nie było specjalnie naj. A nie, jednak się udało, proszę bardzo. O, widzisz, chłopie, widzisz, jak to fajnie poszło. Kurde, fajnie. Jak dobrze trafiam, to jest spoko, to nie uszkadzam drzwi. A zębiaczki się tu bardzo ładnie przewracają. Ale się fajnie kładziecie. I tym bardziej, że mam obrażenia obszarowe tą pałką. Nie wiem, może wszystkimi. Wszyscy? Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy wszystkie bronie tak mają, ale ta na pewno. Dobra. Zrzućmy tu. O, właśnie. Teraz tak. Jak to było? Jak mówiliście, Alt i. O, tak. I teraz to mamy. Proszę mi to tu sprawdzić, co tu jest najcięższe w tym moim. No dobrze. No chociaż właściwie, czemu nie? Niech to tutaj wszystko leży. Nie potrzebuję na razie tego. Później sobie zabiorę co lepsze rzeczy. O, zestaw naprawczy sobie zabierzemy. Teraz tak, tutaj mogę dostać tak. No właśnie. Papier, 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 papier. Ważna rzecz.
Papier, ważna rzecz. To jest zablokowane. Tu mamy palety, tu mamy więcej papieru. Tak, poproszę papier. Tu mamy dużo śmieci. Co można fajnego znaleźć w śmieciach? No jest szansa, że coś dobrego. Ale domyślam się, że to jest bardzo mała szansa, żeby łapnąć coś dobrego. Więc ja myślę, że tak, ta skrzyneczka pójdzie ze mną. Chodź, chodź do taty. Co mi dasz? Kolejne części narzędzia silnikowego. Fajnie. Narzędzia świata. Też sobie zabiorę. Jasne, że tak. Co dalej? Na pewno to. Chodź, idziesz ze mną. Co tu mamy? Odzysk też poproszę. Ja wiem oczywiście, moi drodzy, boście mi pisali, o, dlaczego ja te kartony niszczę i tak dalej, nie? Bo one się będą respawnić i ten. No, znaczy ja wiem, że one się będą jak najbardziej respawnić, tylko że ja tu raczej już nie wrócę, nie? Jest tyle ciekawych miejsc do zobaczenia, tyle fajnych miejsc do przeszukania, że po jakiego grzyba ja tutaj mam ponownie wracać, nie? O, tu sobie to zabierzemy. Tu się jednemu chłopu spadło z nieba. Czekaj, i to jest wejście. Tak, dobra. To jest wejście z powrotem na główną halę. Ciekawi mnie to, co będzie na górze. A czy faktycznie, jak jest namiot wojskowy, czy trafię znowu na bombera? Tu nie. O, tutaj mamy jeszcze. No po prostu więcej papieru. Tak, papier jest moim najlepszym kolegą. O, to też bym poprosił. Co mi się podbiło? O, teraz mam... Czekaj, to jest... to był... Nie, to był... Harvesting... Tak, chyba to mi się podbiło, tak? No dobra, to się podbiło. Okej. Okay. Czyli nadal bez zmian. Potrzebujemy papieru, więcej fragmentów literatury, więcej książek, których bardzo potrzebuję, żeby wytworzyć sobie właśnie warsztat. Kurde, co ty gadasz? Aha, kurde, bo myślałem, że sobie łup cały zniszczę. Ale ja to już po prostu przeszukiwałem. Na szczęście. Bo mnie tu poniosła teraz fantazja i to bardzo. Nie wiem, dlaczego tego wszystkiego nie zabrałem, ale okej. Więcej kartonów? Pewnie. Klej mile widziany, tak jest. Bo taśma klejąca, no to też jest poważny temat. Co tu mamy? Młoty i młotki. A ze złomu i młoty i młotki to ja sobie będę trenował. Czekaj, to zebrałem? Tak, cyk. Dobra, tu mamy. Czekaj, tutaj puste pudło dawaj. Tu żeśmy nie przeszukali. No i będzie trzeba jakoś się wspiąć na ten dach. Chyba tam, gdzie ten płomień jest, nie? Tam, gdzie jest ten płomień, to ja tam muszę wejść, nie? Jest tam, no oczywiście, że jest tam drabina. Jakbyście mi to zawsze mówili, że gdzieś zawsze jest jakiś zawór. Że gdzieś zawsze jest jakiś zawór. Tylko pytanie teraz jest za milion punktów. Czy tam tu jest zawór? O, no prawdopodobnie tak. Dlatego tu jest ta drabina, żeby sobie tam poskakać. Pruszalony. O, hyc. Chyba pierwszy raz od bardzo dawna to zrobiłem. Tu nie ma nic, dobra. Dzień dobry, panie generatorze, witam serdecznie. My wychodzimy na górę i zobaczymy, co tam też na mnie czeka. Na razie nic. No, jest tutaj ekipa. Widzę, że ekipa jest poukrywana. Czekaj, zróbmy to tak. Dzień dobry. No, nawet mogę się skradać, o. Byłoby to bardzo pomocne. Dawaj mi łuk. Czekaj, któryś chłop gdzieś, czekaj, czy to są zwłoki, czy to jest siedzący, nie, to są chyba zwłoki tylko. Czekaj, tam jest namiot. Kto się obudził, przepraszam, ja tu byłem cichy Laiga Ninja. Tutaj, Franco, leżałaś. O, ty podła bestyjo, ty. Masz. Zdrzemnij się. No tak, no jak podszedłem tak blisko, to faktycznie mógł być problem, że mnie Franca usłyszy. Dobrze. Cisza, spokój. No to się skradamy. Ta pani od razu dostanie w czereb ode mnie. Skasowana? Super, zone-shotowana. Teraz tu się trzeba ładnie przespacerować. Tu mamy dziurę, dobra. Gdzie jesteście poukrywani? Ja wiem, że wy się tu gdzieś czaicie na mnie, ja wiem. Ja dobrze wiem, że wy tu gdzieś jesteście, cwaniaczki.
No dobra, ktoś warczy, tylko nie wiem skąd i gdzie. Na razie się tym nie przejmujemy. Tutaj sobie po cichutku. No chyba, że w namiocie ktoś siedzi, to będę miał lipę, jeśli tam będzie Mister Detonator. Ale spokojnie. O, coś. O, pan pies. Dobra. Nie, wygląda na to, że chyba nie. O, ej, mistrzu, mistrzu kolorowy, ty chłopie, nie, bez takich. Tak się, stary, nie będziemy bawić. Bardzo się tak nie będziemy bawić. Ty się opiec, zdrzemnij. Dziękuję bardzo. Czekaj, nie krwawimy? Nie krwawimy. Aha, i ty mówisz, stary, że ty jednak odpoczniesz nieco, co? Dobrze, no stary, zostaniesz moją tarczą. Tarczą ćwiczebną, chłopie, stary, w ogóle fantastycznie. Tylko, no właśnie. A może już nie? Proszę bardzo. Teraz możesz dostać w czerep. Ale jeszcze cię nie poskładało. O, teraz cię poskładało. Czy. No, chyba kurde się okazuje, że tu pana detonatora tutaj chyba nie ma. Ale za to są fajne skrzyneczki dla mnie, świetnie. Czekaj, no tu się jeszcze przejdziemy, czy ktoś gdzieś. No i ja mogę jeszcze wskoczyć, nie zapomniałem. Uwaga, super sklerotyk nie zapomniał. Czekaj, tu jest to biuro. Ale jak tam można wejść? Chyba jednak będę musiał wyważyć drzwi. O, ty badajcie sępa. Chłop ma zdecydowanie jakieś problemy z uszami, nie? Może mu ugniły, no to nawet miałoby sens. Oddawaj strzałę, Franco. Dobra, co tu mamy? Śmieci. Najpierw badziewia. Co tu mamy w zbieraczu? Dzień dobry. Chłodzenie powierzchniowe zwiększa szybkość zbierania się rosy. Jestem ciekaw. Nie, no ale czekaj. Czy jest możliwość w ogóle tutaj wsadzania gdzieś tego? Czy to w ogóle działa tutaj? No właśnie. Ale czekaj, ty chyba jesteś warsztatem, nie? Czekaj, to musimy sprawdzić. Oczywiście, że tak. Tak, jesteś warsztatem. Ale ciebie się nie dało rozkręcić, ciebie było trzeba po prostu zniszczyć. No dobrze. Witaj, mój piękny namiociku. Co ty mi dasz? Puszeczkę? Świetnie. To mamy co? Zablokowana. Chyba to, myślę, rozpracuję to chyba kilofem. Jeszcze sterydy mi wpadły. O, medykamenty. Świetnie. Dawaj skrzyneczkę. No, okej. Okay. Jakby spoko. No, nie wiem, nie akurat tego się tu kompletnie nie spodziewałem. No co ty gadasz, że. Jezusie Maryjo, teraz to jeszcze mogę dokopać do jądra ziemi, ludzie. Stalowa łopata. Stalowa łopata. Tam, ma czekaj, koszt wytrzymałości, obrażenia na blok 116, obrażenia na blok 76. Jezusie Maryjo. A stamina 30, nie, ten 22 i 4, a ty masz. Ledwo, no kurde, witam serdecznie. Witam koleżankę, zapraszam do zabawy. Tak jest, użyj tego. Tu mamy co? Podstawa żarówki. Dobra, no bierzemy, no jak dają, to biorę, nie? Co my tu jeszcze mamy? O, jeszcze jedna skrzyneczka, dawaj. Co tu jest? Złota rączka, wyśmienicie, poproszę. Kolejne części narzędzi mechanicznych, to, no to się chwali. Kufer wojskowy, pistoleta i mapy skarbów. I podręcznik broni automatycznej. Witam cię serdecznie. Tryb w pełni automatyczny z każdym trafieniem ma coraz większą szansę posłania przeciwnika w powietrze. Dawaj, jasne, że tak. I mapy ze skarbami? No, witam i zapraszam. Kurde, jak tu jest fajnie na tym biomie, masakra. Coś pięknego. O, widzisz, dobrze, że tu jestem. Dobrze, sobie kilka słoiczków jednak zabrałem ze sobą. Jak nam stoimy z wodą? Kurde, wody to ja mam po sam sufit. No tak, tym bardziej, że ja się boostuję jeszcze co chwilę tą. Ja się boostuję przecież kawą, nie? Dodatkowo. Dobra, co zrobić z tym? Czy szkoda mi wytrychów? Nie, no ja bym sobie zostawił te wytrychy. Tak, zostawiłem sobie to, ja sobie zostawiłem w skrzynce. No to tak czy siak muszę. Dzień dobry. O, 5000, no dobra. Nawet taka wzmocniona skrzynia? Ciekawe, muszę powiedzieć, że ta skrzynia ma też 5000. Wydawało mi się, że miała mniej, że miała 3,5 czy coś takiego. No ale dobra, to mi się po prostu musiało wydawać. Zobaczymy, jakiż skarb to ma dla mnie. Pancerz pojazdu. O,
Świetnie. Tak, jasne. Właśnie tego tutaj chciałem. Czapka śmieciarza. Co daje czapka śmieciarza? Lekką odporność na zimno, mobilność, stamina, regeneracja. Co to daje w ogóle? Przedmiot naprawiasz zestawem naprawczym, z przedmiotu odzyskasz części wojskowego pancerza. Okej, jakby dobra, zezłomuj to. No użyj, nauczmy się tego, pewnie, że tak. Jeszcze modyfikacje do dodatkowe płyty. No okej, okay, no może jakbym miał jakieś faktycznie lepsze pancerze czy coś, to miałoby to sens, ale no nie mam. Nie mam, nie posiadam. Przynajmniej to, co mam. No tak, bo moje pancerze, które teraz noszę, no to one mają tam jeden slot faktycznie użytkowy i to jest tyle w temacie. Czekaj, czy coś bym tu chciał jeszcze łupnąć? Nie, bo za bardzo nie będę rozbierał tego miejsca na części pierwsze. To mamy. No i jeszcze byłoby się trzeba dostać do tego nieszczęsnego biura. Tu mamy dechy, to mnie nie interesuje. O, czekaj, tu miałem dziurę. Gdzie ta dziura, przepraszam bardzo, prowadzi? Dzień dobry. No, aha, co ja mogę tędy... Tak, ciekawe, czy ja nie spadnę. Hyc, 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 lajga ninja, panie, cyk, pyk. O! Dobranoc. A widzisz, jednak można tu dojść do tego biura w ten sposób. No tak, no bo tam jest od środka... tam od środka zdecydowanie jest klucz do otwierania. Hyc. Tu nic na mnie nie czeka, nic mnie nie chce zjeść. Bardzo dobrze. No ja się też ciągle skradałem, żeby nie było, nie? Wiadomo. Dobrze być ninją. Jak ninją, to na pełnej. Wow, stal. Świetnie. Tu książeczka czytamy. To bierzemy. Aha, i to jest na tyle jakby tutaj, tak? No myślałem, że może będzie coś więcej. No ale niestety nie. No dobra, no otwórz mnie to. No i dziękuję. Dziękuję fantastycznie. Czekaj, no to teraz muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Tu żeśmy wszystko przeszukali. Ta. Chodź, skrzynko. Ja bym sobie tak, z tej skrzynki ja bym sobie wszystko za... Nie niż tej skrzynki, no zlituj, żeż się chłopie złoty. No, no tak, no i teraz jej nie zabiorę, bo... Naprawdę? Skrzynko? Poważnie? Czy ja to mogę czymś... Nie, no ja bym potrzebował młotka, żeby to w ogóle naprawić. Czekaj, gwoździ bym miał dość na następną, tylko drewna mi chyba brakuje, nie? No dobra, łupnę. A wiesz co, giń w ogóle, bo mnie to zdrażniło strasznie. Co? To jest tak super zbrojona ta skrzynka? O, nie wiem, o co chodziło. Dobra, dawaj mi te palety tutaj. Zaraz tu drewna nazbieramy chybcikiem. Tak jest, jeszcze potrenuję siekierę przy tym wszystkim. Tu była jakaś paleta. Czekaj, tu co jest na tym? Aha, czekaj. No właśnie. To ja akurat powinienem pozbierać, bo to jest dość ważny materiał. Tym bardziej, że za chwilę mi go, no już chyba nawet mi go brakuje, żeby postawić, dorzucić sobie dodatkowe poletka do sadzenia roślinek. Nie wiem, czy jest tu jakiś w ogóle, czy jest tu jakieś zbustowanie tego rolnictwa, czy można większe zbiory na przykład mieć. Bo z tego co doczytywałem, to niby te perki z... te perki, proszę ja was, z ubrań, z ciuchów, że one nie działają, nie? Że to jednak nie działa, daj mi to. Że to tutaj nie działa, więc jakby na przykład strój rolnika tutaj za bardzo sensu nie ma, nie? Żeby go ogarniać. No a tam faktycznie te buty sporo... O Jezu, a o ty chamie prostacki! Skąd tyś wyskoczył, dziadu? Jezu, jaka ta pałka jest wybitna, nie? Naprawdę. Piękne, fantastyczne urządzenie do rozróby. O, mamy dość. Teraz sobie mogę skrzynkę już zrobić. Nawet nie jestem, kurczę, jakoś specjalnie przeciążony. Zresztą w razie czego mógłbym sobie nawet sterydy użyć. Dobra. To miejsce mamy ogarnięte. Muszę się tutaj rozejrzeć. Gdzie ja bym się... Wiem, gdzie się nie rozejrzałem. Czy wszystkie kasy są nieprzeszukiwalne? No, niestety tak. Okej. Okay. Aha. Dobra. Hury Harris, to nawet nie wiem, co to jest. Jakiś motelik, beavers, prowl pets. Dawaj, chodź rower. Przejedziemy się tutaj, bo ja wiem, że tutaj będzie... Czekaj, tam była wcześniej stacja benzynowa, ale na tym mi jakoś specjalnie nie zależy. Wiem, że był gdzieś jeszcze radiowóz, tylko za cholerę nie pamiętam, gdzie był ten radiowóz. Pruszalony. Co tu widziałem? Oczywiście, że widziałem kartony. Dawaj kartony.
Bąk. No witam serdecznie. Witam. Jak pięknie, jak cudownie, jak mnie to bardzo cieszy. Dawaj, 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 dawaj. Nie, chyba guzik. A, dobra. Trzy. Potrzebuję trzy przecież punkty na ostatni, na ten ostatni poziom. Dawaj to. To sobie działa. Chociaż w sumie nie muszę, bo przecież robię to, tworzę tą skrzynkę. No ale jak już dobra, wlazłem do tego śmietnika, no chomik by mi nie pozwolił stąd wyjść, jakbym na to nie popatrzył. Dobra, to mamy. Tyle w temacie. O, dawaj jeszcze to, niech ci będzie. Jeleń, tu są głuptaki, okej. Collision Center, to jest chyba kręgielnia, jak mi się dobrze wydaje. Tu będzie na pewno jakieś jedzonko. Cześć stary. Co tam u ciebie słychać, mój drogi? Nic ciekawego, tak właśnie też myślałem. Tu będę miał gazety. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Co tam? O, co tam jest? Smarketing? Okej. Co tu mamy? Co to mamy? Handlowanie z wyciągniętą bronią. A, no dobra, niech będzie. Tak, bierzemy, bierzemy wszystko. Tych perków się trzeba uczyć. To już mamy. Zezłomuj, oczywiście. Co tu mamy? Jak maczugi. O, maczugi poproszę. Papier, świetnie. Skrzynka na listy. Też znamy. Zezłomuj. No dobra. I tak fajnie, i tak fajnie. Gdzie mnie jeszcze w tym mieście nie było? Ty, właśnie, wiecie co? Ja sobie teraz w tym momencie uświadomiłem i tak w ogóle to przypomniałem, że przecież tutaj miśki łażą. No niedźwiedzie przecież, cholera jasna. Znaczy, ja jeszcze żadnego nie widziałem na szczęście, ale powiem wam, no chyba niekoniecznie chciałbym się na jakiegoś natknąć, nie? Więc też muszę uważać, kurde, ty tam dalej jest to miasto. Proszę cię, no zobaczymy co tam jest. Jeszcze nie jestem jakoś super przeciążony, więc tę skrzynkę postawię sobie tam, gdzie rozbijemy obóz. Marketing. Dobra. To mi jakby nic nie mówi. Tu są zwykłe domy mieszkalne. Okej, dzień dobry panu. Co my tutaj mamy? Tu się jakby. Dobra, tu się miasto kończy. Jakiś wilcu tam był. Tu mamy jakieś magazyny. Ale zajedźmy z tej strony. Co my tu mamy? Sklepy. Żarełko. The sushi chest. Aha, same żarcie. Dawaj, to ciebie przeszukamy, bo w samochodach mogą być różne fajne fanty. Chociaż bardziej by mnie chyba bawiło wejść do jakiegoś sklepu. Kurczę, wiecie co? Do sklepu branżowego. Księgarnia! No proszę cię. Chodź tu, stary. Z radości dostaniesz w łeb. No cudnie, miodnie, wspaniale. Tam jest pan Wilcu, to mnie nie interesuje, ale widzisz, to tu jeszcze mamy. O, włócznie. Pewnie, poproszę. Lubię się uczyć, bardzo się lubimy uczyć. Widzę, o, jelenie tutaj w ogóle. Chodź tu, jeleń, zaraz dostaniesz czopkę. Jeden, drugi, o. Jakie bestie, widzieliście to? Ale mnie wykolegowali. Ja chciałem skrócić ich męczarnię. No proszę bardzo, próbować możecie, moi drodzy, ale nie macie podjazdu jakby do tej maczugi, tyle wam mogę powiedzieć. Tam jest jeleń. O, jest jeszcze skrzyneczka. Proszę bardzo, witam cię serdecznie, moja droga. No dobra, znam, ale zezłomować zawsze można. Śmietniczek, a sprawdzimy. Kanapeczka. Tu pusto, tu zombiaki. Widzicie, co tam chodzi? Badajcie temat. To jest ten potworny wilcu morderca zabójca, nie? Ten taki. Ty, ale z niego będzie. Chwila, ale z niego byłby. Kurde, wafel, czerwony worek. Tylko jak to zrobić, żeby się nie dać zeżreć takiemu wilcu? Bo ja się domyślam, że to nie będzie słaby zawodnik. Chociaż jak ja bym go traktował, kurde, pałą elektryczną, ty, to by miało nawet sens. Oczyściłbym sobie tutaj trochę. Czekaj, gdzie dałem rower w ogóle? Dobra, rower leży tutaj. Można byłoby tego spróbować, bo dlaczego by nie? Ty się chopie uspokój, bo nie jesteś mi tu potrzebny. Czy ja z tej odległości to jestem w stanie w ogóle dostrzelić? Absolutnie nie. Czemu słyszę jakąś kretynkę jeszcze? No, nie ma strzał. Czekaj, no dobra, tu się nic specjalnie nie dzieje. Kto tam z kim walczy? Albo, no co ty gadasz, że oni walczą między sobą? Uspokój się. To ogólnie fajnie, że go zombiak troszeczkę zmiękczy.
bo nie wiem, kto wygra, bo teraz nie mam pojęcia, z jakim on zombiakiem walczy. To on go chce zjeść? Chyba niekoniecznie. Aha, tamten wstał i teraz czekaj. Dobra, ja potrzebuję tego. O, bardzo ładnie. To chciałem. Misiek. Tak, żeby mi staminki nie zabrakło. Kurde, he. No, mogę mieć problemy, wam powiem. Zombiu, spieprzaj. Bo jak ty mi go ubijesz, to mogę nie dostać z niego tego, co bym chciał. O. No, idealnie to po prostu zostało wykonane w tym momencie. Brawo ja. Naprawdę. Tak sobie muszę pogratulować. Bo już się bałem, że on się, wiecie, zerwie z łańcucha i będę zaorany tutaj, że mnie zeżer po prostu w całości. Strój górniczy, fajnie, taśma klejąca. Kuźnia przyszłości. Come to papa. No pięknie, wspaniale. Odzysk jeszcze, czekaj, bo ktoś tu się czai. Dobra, okej. Dawaj wszystko jak leci. Brązowe strzały, tu mi jeszcze zostały brązowe strzały. Tam są skrzyneczki. Kurde, więcej książek. Jak tu jest fajnie. Matka, jaki ten biom jest zajebisty. No cudnie po prostu. Do spania. No dobra, ale tak przed wieczorem się muszę oczywiście pozbierać do domu, przecież to jest oczywista oczywistość, nie? Co się stało? Pada chyba, czy coś? Przed wieczorem jeszcze się muszę pozbierać przecież do domu, no bo jest dzisiaj jest świętego krwawego księżyca, nie? Wieczorem. No to jeszcze te książki, jakbym zahaczył z tego Kraken Books, to byłoby w ogóle pięknie. Byłoby cudnie, byłoby wspaniale. Dzień dobry. My sobie tak, zahamujemy sobie tutaj. Się jakoś tak strasznie rozjaśniło. Jezus, jeleń, aś mnie chłopie wystraszył. Gdzie ja mam... teraz, uwaga, wyszukiwanie się zaczyna. Bo jestem ślep jak kret. Widzę zombiaki, że idzie się w moją stronę. Ja widzę, moja droga, że ty się kierujesz w moją stronę. Ty... Bang, stary, dlaczego nie udało mi się... Jakoś dziwna reakcja była, że mi nie chciał zaatakować, ale okej. Dobra, teraz tak, przenieś nie. Segreguj według ciężaru. O właśnie, wrzuć mi to. No w takiej kolejności po prostu. Co jest najcięższe? Nie, ty idziesz ze mną na 100%. Tak? Czy to jest... Aha, bo to praktycznie... No tak, to nic nie waży. No to w takiej kolejności. No jak tak dają, to tak to też uczynimy. Dobra, żeby nie był jakiś super obciążony. Gdzie są wytrychy w ogóle? Tu są wytrychy. No gratuluję, Jaworski. No ja mówię, przecież ja wam to mówiłem, że jestem ślepy jak kret. No to wyłaźcie, bo ja was tu muszę szybko oczyścić. Oczyścić to miejsce. O, proszę, jaki kolega. Kolega się uspokoi, to po pierwsze. No już nie z takimi zawodnikami tu dziś pogrywałem. Ten kolega też pójdzie spać, o. Ale chyba jeszcze nie. Kolega by chyba jeszcze chciał wstać, coś tak czuję, no. Tu mu wymasujemy plecki. Tu sobie zamkniemy, oczywiście, że tak. Wyście przyleźli skądś? Nie, tu z między półek po prostu, tak? Tu jeszcze zobaczymy, czy są... Tu na pewno za ladą ktoś siedzi. Tu ktoś coś. W kibelkach. Nie, kibelki są wolne od zombiaków, wychodzi na to, tak. Tu jest. Bang, dobranoc. Wróć na swoje miejsce, stara. Kogo my tu jeszcze mamy? Tu ktoś siedzi? No na pewno, tu ktoś musi być. O, kolejny dziki Stefan. Nie, czekaj, widziałem twój cień, chytrusie. I pyk. Dobra. Nawet się stary jest, pofatyguje do ciebie, nie? Tego poskładało, wyśmienicie, tu mamy kuchnię, nawet kasa do przeszukania, super, o gruby tam sobie nawet chodzi. Tu mamy jeszcze co, tu mamy jeszcze jakieś biuro? No wyłazić za tych regałów, przecież ja wiem, że wy tu w Francji siedzicie. Gdzie jesteście? Nic? Okej. Co najmniej dziwnie. O, tu jest. No tak, bo tu było trzeba... Oj, czekaj, bo tu się was widzę... Zebrała się tutaj jakaś śmietonka. Znowu myślałem, stare życie zwanshotowałem, ale... Ja, byście chyba stamtąd wyleźli. Jeszcze tu jesteś? Idźżeś już. Już? Tak, dobra, poskładało gościa. A, czy ja cię mogę tutaj trafić przez tę kratę?
Mi się wydawało, że. No właśnie, tak mi się też wydawało, że byłem jakby. Była taka możliwość. Mój drogi. O, proszę bardzo. Tego. O, witaj, witaj Krysiu. Żegnaj Krysiu. Nie wiem, czy. Nie, Krysia już nie chce wstać. Ale ja bym wszedł tutaj. Zobaczmy, tak. Pierwszy kartonik, ale ja widzę. Książeczki tam są. Jej. Chodźcie do taty Javora. Chodźcie, chodźcie. Śmieci też zbierzemy, żeby wam nie było smutno. Co my dostajemy? Rolnictwo. Świetnie. Maniak technologii. Tom pierwszy. Poproszę. I tu mamy tak. Pudło zbieramy. Tu jest dużo pudeł. No, pociski. O, tak. Pociski bardzo mi się przydadzą. Tym bardziej, że po ostatniej wyprawie, kurczę, ja sobie jeszcze powiększyłem magazynek w moim pistolecie. Tak jest. Teraz mam 15 kul. Więc to tak akurat bardzo sympatycznie na Krwawy Księżyc. Dobra, to mamy. Dziękuję. Czyli to mamy ogarnięte. Tu mamy jeszcze dawaj mi to. Tu mamy jeszcze troszkę papieru. Jezu, jaka to jest dobra wyprawa. Chodź do góry. Zobaczymy, co tam się czai. Ja wiem, że wy tu jesteście. Chodźcie. Dobra, tu będziemy naganiać. Proszę bardzo. Kolega śpi, to niech śpi dalej. Niech się w ogóle nie przejmuje zaistniałą sytuacją. Jakiś sępie miłości? Nie widzę, ty nie jest... A, jest szybki. Nawet dwóch. Proszę, to ten pan się zastanowi nad sobą. Ten pan się też zastanowi nad sobą. Dziękuję. Cyk. I pyk. O, twardziel powiadasz, co? O, poskładało cię. To panom dziękujemy za uwagę. Ktoś tu jeszcze skądś? Nie, wyście chyba stąd. Czy tu było coś? No właśnie. No śmieci tylko, ale gdzie były główne skarby w tym miejscu? Zastanówmy się. Aha, chyba już wiem gdzie. To było trzeba zeskoczyć, tak. Bo to mamy ten kierunek. No, albo i nie, czekać. Co ja robię? Nie, no chyba dobrze idziemy. No. Ja, ty widzisz, ty, no przecież. Przecież, że tak. Chydź mu tam. Ty idziesz spać, stara. Ty też idziesz spać. Proszę bardzo. Jest, dobra, trójkę was tu zlikwidowałem. I ktoś się jeszcze obudził. Dobra, będę aż tak miły, że tu nawet się do was pofatyguję. Gdzie ty jesteś? Nie. No dawaj, no otwórz mnie to tutaj. Tak, no tu was wyczyściłem. Dobra. O, tu jest Grubillo. Chodź, stary. Żeby ci smutno nie było, chłopie. Jak wszyscy, to wszyscy, nie? Tak, strzały zbieramy. Jeszcze ktoś? No i proszę bardzo. Lokacja bardzo ładnie wyczyszczona. Jeszcze w pierwszej kolejności oczywiście sprawdzimy sobie to. Nie i nie będę marnował sobie tutaj wytrychów, tym bardziej, że mam potężny kilow, jeszcze się nie zepsuł, więc sobie sprawdzimy, co też fajnego dostanę tutaj. No i oczywiście zbieranie wszystkich tych książek. Jezu, jakie to będzie cudowne, jakie to będzie wspaniałe, ile ja tutaj książek zbiorę, to jest po prostu kosmos. Najlepiej byłoby oczywiście... Co ty gadasz, PPS 2000, nawet nie wiem, co to jest. No znaczy rozumiem, że to jest jakiś karabin. 16 tysięcy, jaki fajny, dobra, daj, użyj tego. Co tu mamy? Trzykrotnie większe kieszenie. Super. Co to jest, misiu mój kolorowy? Co to jest za karabin? Co to jest za karabin? A, to jest submachine gun. Fajnie. No tylko, że niestety ja submachine gunów no nie używam. A co on ma za gwiazdkę w ogóle? O co to się rozchodzi? Że to jest jakiś special? A w ogóle jakie to masz obrażenia, stary? Obrażenia zasięgowe 54. A nie mam tego pistoletu? Nie, bo go wrzuciłem tam. O! No dobra, to jest co najmniej dziwne. No nikt mi nie powie, że to było normalne, że... Patrz, stary. No ty patrz, no oni jakby mnie w ogóle tutaj... Nie wiem, co jest grane. Ale ja to już mówiłem, że tu jest zdecydowanie coś... coś jest poknocone właśnie ze sztuczną inteligencją, że dochodzi do czegoś takiego. No ty, no stałem kurde nad nimi, a ja się przecież nawet nie skradam. No abstrakcja, nie? No ale dobra, no to dawajcie to jest... No już myślałem, że już wstaje, nie? Znamy, złomuj. O, jedzonko, poproszę. Taktyka wojenna, czemu by nie?
I daj mi to. Pewnie. Kartony też sobie zabierzemy. Czekaj, tu mamy następne książki. No okej, okay, żelazołamacz. Chciałbym się nauczyć to robić. Ale jakby zależałoby mi bardziej na innych rzeczach. Co tu mamy? Odblokowano. Otwórz mnie to. Jeszcze jedna skrzyneczka. No i dużo książek jeszcze jest tam w... O, strzelec Pity. Każdy kolejny strzał w nogę tego samego celu zwiększa szansę na ukulowienie o 10%. Dawaj. Pewnie. I to sobie też użyjemy. To mi dasz. Stary. Co tu mamy? Więcej papieru. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Takie rzeczy to ja lubię. Tu mamy jeszcze mnóstwo kartoników zwykłych. Plus karton, który mnie olał kompletnie. No wiesz co, stary, naprawdę, nie? Ja liczyłem tutaj na jakieś mega skarby. Chociaż książki same w sobie, kurde, są mega skarbem, nie? No i ten karabin. No, fajnie, że w ogóle nie mogę jeszcze nawet... Jezu, zniszczyłem sobie to, ale z tym jest ciućma. Że ja nie mogę, co? Wytwarzać pocisków. Tak. Znaczy, chyba nie mogę. Chwila, moment. Nie, absolutnie nie mogę. Przecież ja będę... No chyba w tym. Chyba faktycznie potrzebuję zwykły tam warsztatu, nie? Żeby to ogarnąć. Czekaj, tu było pudło na książki, tośmy ogarnęli. Tu nie było nic. Pusto, no to tylko sobie zabierzemy z tego wszystkiego papier. O. No co prawda tak, no wytwarzać amunicji nie mogę, ale za to jako szeryf znajduję po prostu tą amunicję. Dlatego... Jednak dobrą opcją jest faktycznie to, żeby przeszukiwać każdy pojemnik, jaki tylko jest. Bo mam w każdym pojemniku szansę właśnie na znalezienie amunicji, nie? Zwłaszcza tej pistoletowej, gdzie jednak no, z pistoletem to idzie mi dobrze. Dobrze umiem w pistolety, nie? Tym bardziej bardzo szybko przeładowuję taki pistolet. Teraz mam 15 pocisków w takim pistolecie. To też jest grube szaleństwo jak dla mnie. Chociaż tak myślę, że podczas tego... Bitka w barze, dawaj. To ze złomuj, a młotki. Też ze złomuj, młotków nie będziemy robić. Co ja miałem mówić? Tym bardziej, że co? Że podczas tego krwawego księżyca teraz raczej nie powinno dojść, wydaje mi się, do jakichś wielkich dramatów. Ze względu na to, że nadal będzie to w tej samej chałupie co ostatnio. Ja chyba mogę robić już jakieś materiały wybuchowe i na tym się zastanawiam. Czy faktycznie nie zrobię sobie jakichś kilku bomb rurowych albo coś w tym stylu, żeby, a wiecie dlaczego, nie? Żeby powrzucać im tam do tego szybu windowego, gdzie te zombiaki wszystkie się cisną, nie? Chociaż może, nie wiem, może będzie inaczej, może dostaną się w końcu tam jakoś na górę w jakiś sposób, nie wiem, może ścieżka zostanie jakoś inaczej przeliczona, czy coś w tym stylu, nie wiem, zobaczymy. Ale jeszcze się jako tak o tym nie przejmuję. Ja domyślam się, że no, na kolejne krwawe księżyce jednak będę się musiał chyba już zacząć wysilać. Coś jakoś, nie wiem, kurczę, budować chyba jest bez sensu. Lepiej jest jednak używać budynków, lepiej jest używać właśnie budynków już zastanych. Tym bardziej, że no budowanie, umówmy się, zżera niesamowite ilości materiałów budowlanych, nie? Czekaj, kosz na śmieci, no dobra, jak już tu jesteś stary, to też cię dziabnę. Tu nie ma książek. Tu mam jeszcze jakieś kartony. No i tam jest cała ta księgarnia z przodu, gdzie jest mnóstwo książeczek dla kochanego Jaworka. O, a tu co jest? Kwas. Bardzo fajnie. Czekaj, tu jest... Aha, tu byliśmy. Na półkach co? Tkaninki. Tu jest kasa, dawaj pieniądz. Tu jest co tu mamy? Energetyk. Świetnie. No to jest jako kuchnia traktowane, więc tu jest opcja, że mógłbym znaleźć jakąś książkę, nie? Ale tu chyba jeszcze tylko mikrofala została, nie? Szafki ogarnięte. Tutaj już nie mamy nic. No i teraz... Myślałem, że to zombie, jak to komputer tam był. No i tu proszę. Proszę bardzo, wielki skok. Gdy się skradasz, wykrywacze ruchu się nie rozpoznają cię przez 3 sekundy. No dobra. Zabrałem tą książkę z karabinami. Tak, dawaj. Użyj. Tak. Bo tak stwierdziłem, że w sumie może bym się kiedy szarpnął na jakieś... Nie, no gniewne pięści sobie daruję. Dawaj, wolę to. Co tu ma? O, z hukiem. Z hukiem poproszę, bo ja bym z hukiem faktycznie chciał poczynić nieco... O, nieco huku, tak jest. Zastanawiam się właśnie nad użytkowaniem materiałów wybuchowych. Złomuj.
Bo to może być bardzo ciekawa opcja, tak myślę. Dawaj pułapeczki, daj mi to. Tak jak już mówiłem o tych bombach rurowych. Nie, że te bomby rurowe mogą zrobić faktycznie niezłą. Wy to widzicie? Poważnie sarna? Naprawdę, nie wiem. Coś dzisiaj totalnie odwaliło. Odwaliło tym sztucznej inteligencji tutaj, bo to co tu się dzisiaj wyprawia, to jest mega abstrakcja, nie? Co to jest? O skórowaniu, znaczy o skórach, tak? Wytwarzanie ze skór, letterworking, rękawiczki strażnika prawa, świetnie. Zawsze chciałem takie mieć. Co tu dostaniemy? O, kolejne skórzaki. Tu mamy jeszcze wielką stertę książek. O, i to jest godne. To lubimy. Die tube. O, to jeszcze zrobię. Dowiemy się, co w ogóle to robi, do czego jest ta wanna. No mam nadzieję, że. No w sumie nie wiem. Ja nie mam pojęcia, do czego to jest. Rozumiem, że to jest coś z barwieniem, z barwnikami i tak dalej. No ale do czego to będzie, to nie mam zielonego pojęcia. No i chyba szurnąłem już wszystkie książki, jakie tutaj były. A jeszcze oczywiście się tutaj ze dwa razy rozejrzę, czy mi coś nie umknęło. Ciekawsze rzeczy pozbieram. No i nic, no i zbieram się, moi drodzy, do domu, no bo wieczorem będzie impreza. Na którą Was zapraszam, bo odbędzie się właśnie jutro. W jutrzejszym odcinku, moi drodzy, będzie zadyma kolejny krwawy księżyc. A póki co, to w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, Wasze fantastyczne komentarze, jak i subeczek też byłby mile widziany. Także tyle. Trzymajcie się i do zobaczyska.